Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gier bez zobowiązań. Tym razem jesteśmy w grze Eurofishing. Tak, będziemy łowić sobie rybki. I jak widzicie, dopiero doszłam do gry, stworzyłam sobie nową postać na pierwszym levelu. Pozwolę sobie ustawienia dźwięku, muzyczkę przyciszyć. Tak, chcemy zapisać zmiany. Akademia. Dowiesz się wszystkiego, czego trzeba, aby zostać mistrzem wędkowania, łowienie swobodne, turniej na żywo, tryb dla wielu graczy. Podstawy. Nagrody i informacje. Możemy sobie spokojnie zrobić. Wybierz. Aha. Ale ładnie graficznie się prezentuje. No. Damy w Akademii. Jej. Piękna pogoda. Trzeba pamiętać o tym do łowienia ryb, niezależnie od miejsca połowy. Okej, okay. Zobaczymy, jak to się robi i czym to się je. Dobrego miejsca, zestawów i przynajmniej także metod, dzięki którym przygotujesz się do innego połowu. Super. Strasznie mi się podoba graficznie, bardzo ładnie wygląda. Tak. Before the lesson starts, have a walk around and get used to the controls. Mhm. Myszką możemy się odwrócić, oczywiście. Przesuń kamerę. Well, it looks like you got the hang of it, which is good. Otherwise, it would have been a long day. Zmienić widok pod V, a czyli widok z pierwszej osoby albo z trzeciej osoby. Okej. Okay. We've got a number of pegs on this lake for you to set up your gear. Mm-hmm. You should be able to spot a peg by looking for a sign like this. For now, let's claim this peg and get your gear ready for fishing. Aha, czyli mamy znaleźć. Peg, it's yours. No one else can fish from the same peg as long as your gear is in it. A, tu się nie da przejść. Może tam. Aha. Idź do punktu orientacyjnego. Czekajcie, bo ten punkt wydaje mi się, że to jest tutaj ogólnie. Nie. Myślałam, że tam się da przejść, ale się nie da. Czyli to będzie tylko i wyłącznie... Tu. Myślałam, że z tamtym oznaczeniem konkretnym mamy znaleźć, ale jak nie, to... Przytrzymaj E. Okay, it's time to talk about your fishing tackle. Your rig and bait are just two of the tools in your arsenal to catch fish. Choosing the right rig and bait combination is essential to catch carp. When you're holding a rod, you can change your rig and bait by simply opening your inventory and choosing new ones. We'll explain how different setups work in another lesson. For now, just change your rig and bait to whatever you like the sound. Dobra. Wędka, kołowrotek, żyłka. W użyciu. Dobra. Przypon. Taki albo taki. Close your inventory when you're happy with the tackle options you've chosen. I przynęta. Nie mam pojęcia, co to za przynęta, więc... Okej. Right, you've claimed your peg and you've got your end tackle set up. Next, I'm going to talk you through how you cast in Dovetail Games Fishing. Dobra. Start off by walking up to the front of the pen. When you're near the edge of the water, you should be able to open the bail arm, hold the line, and get into a casting position. No. With the line held, you want to pull the rod back until the lead is behind you. But remember, keep the line held or the bait. Trzymaj żółkę. O. Przytrzymaj żółkę. No i co? Aha, czekajcie. To nie jest takie proste. Okej, trzymaj żyłkę. Okay, now you've had a bit of practice, let's try a proper cast. Przyciągnij do siebie. Pull the rod back until the lead is behind you. Now this time, when you push the rod forward, tym razem wymachnij z wędki do przodu w odpowiednim momencie puść. Aha, okej. Have a go and see if you can cast over 15 meters. Ponad 12 metrów. 15 meters on your first go, reel in and try again.
Aha, no dobra. Trafiłam w piasek. Aha, o, dobra, to nie. Rodzaje dna, żywno, poznać rodzaj podłoża. Na skuteczność przyponu i przynęty. Boże, jaka to profesjonalna gra. Zwinij żyłkę i skończmy na dziś. Okej. Top stuff. We're all done for today. Yay, wyższy poziom. In this lesson, we've shown you how to claim a peg, perform an overhand cast, and how to reel in your line. And since you've been such a good student, I'm going to give you some tackle points. Oh. You can use these to unlock new gear in the tackle shop, which you'll find on the main menu. On top of that, you've also managed to bag yourself some experience. Fajnie. Nie spodziewałam się, że jest to takie, myślę, profesjonalne. The more you gain, the more challenges will be available to you. And that's the absolute basics of Dovetail Games Fishing. Good job today. I look forward to seeing you on the bank sometime. Yay! Tak. Czy teraz możemy wcisnąć escape do wyjścia? Więc my byśmy chcieli sobie zrobić branie ryby. Zróbmy sobie te samouczki i potem na koniec spróbujemy jednej rozgrywki. And trust me, when you're on the bank with a fish on, you'll thank me for this. Wędkę i zaczynamy. Dobrze. Just like before, head for a peg and unload your gear. Okej. Nie da się biegać jak coś, ona szybciej chodzi, tylko idzie prosto bez skręcania. Przytrzymaj E. Now let's talk watercraft. Take a minute and have a look at where you're fishing from. You can see there's a decent margin on the opposite side of the lake. With some overhanging trees and some reeds. Idealne miejsce dla karp. Almost anyone can cast a rod out and wait for the occasional fish, but it requires skill and technique to catch big fish consistently. That's where watercraft comes into play. One element of watercraft is looking for the visual cues. Keep an eye out for splashing, shows and small feeding bubbles. Okej. Że w okolicy są rybki. Aha, i tam musimy trafić wędką, w sensie, no, żyłką. If you're using a bottom bait and you cast into weed, your bait will be hidden and the fish won't find it easily. It can also tangle your line and help the fish escape your hook. So, when fishing over a weed bed, try using something that sits above. Przynęt, które unoszą się nad nimi. Tutaj przyda się zestaw czotyring. Aha, czyli pożyczymy sobie od kogoś. Steve Rick. Czekajcie, żwir, rodzaj dna, muł. To tonięcie. Nie mamy innej do wyboru. Czy ja jestem jakaś dziwna, czy ja nie wiem, gdzie to jest ten... Chyba, że to tą wędkę chodziło. Nie mamy innego wyjścia. Tak czy siak. Nie. To nie będzie takie proste, wiecie? Czekajcie, jakby tak zmienić... Nie no, wciągnij tą żyłkę. Zmienić widok. Nie mogę zmienić widoku. Mogę przesunąć, o. Gdzie? A, chyba trafiliśmy. Hamulec. Siła hamulca można dostosować, aby zwiększyć lub zmniejszyć opór ryby na żyłce. The drag system is what sets how much resistance there is for the fish to pull line out from the reel. So if you set it to its lowest setting,
The fish will pull the line out easily and swim further away. But if you set the drag system to its maximum, the fish won't be able to pull line from the reel at all. It's locked up and the fish is going nowhere. Okay. Let's put that into practice. Try increasing the drag on the reel to 90%. Aha. Scrollem. Okay, if you had a fish on, it would find it difficult to pull line out from your reel. Mam to pamiętać, że przy tak silnym ustawieniu hamulca zwiększysz naprężenie żyłki, co może skończyć się utratą ryby. To monitor your tension, take a look at your drag system. When you have a fish on, you'll be able to see how much tension there is on the line by checking the tension gauge. Blue shows you when the tension is low, and red shows you when the tension is high. The two indicators at each end are there to show you when you're in real danger of losing the fish. You don't want to be in here, so adjust your tensions accordingly to get out of the danger zone. With that in mind, let's lower your drag to something a little easier on the fish. Something like 30%. When the drag is set this way, the fish will take the line with a little bit of resistance, but it shouldn't be enough to lose the fish. No dobra. The trade-off with setting the drag too low is that the fish can easily take the line and head for things that could snag it. You really want to keep the fish away from reeds on the bank and weed beds. If the fish makes it to those spots, then it might well be game over. Dobra, no 30. Now, if you're lucky enough to have a fish on and you're reeling it in, my advice is to keep an eye on the fish's movements and what's around it. Constantly check the tension. Naprężenie powinniście wystarczająco pochalować rybę, a nie wtedy, żeby ryba uciekła. Think you're ready to take on a fish? You've got a bite. Time to see if you've been paying attention. Start off by reeling in to tighten the line and help set the hook. But keep an eye on the tension. If you lose this fish, you'll owe me a new chod rig. Now stop reeling for a second. You don't want to add too much tension to the line. You can pull the fish in by literally pulling the rod back and then reeling in the slack line. Try it. Pull the rod back over your head. See the tension on the rod? Now move the rod forward and reel in the slack line. Aha, szybkie zwijanie. When there's too little tension on the line, there's a chance of the fish escaping by throwing the hook. But when there's too much tension, well, you can pretty much guess what's going to happen. New chod rig for me. Let's get this fish close to the bank so we can net it. You can move the rod to the side if you want to pull the fish in a certain direction. That's the tactic for pulling fish away from weed beds and guiding the fish. Aha, czyli mogę się przesunąć. Okay. Quality stuff. You're almost ready to net this fish. Just reel it in a little closer. Don't forget to pull the rod back and reel in the slack line to bring the fish in properly. Dobra. Here we go. Make or break time. It's time to net the fish. Start off by picking up the net. No, wzięliśmy pod E, podbierak. Check it out. Yay. You've caught yourself a beautiful common carp. You've also bagged yourself some experience and tackle points. Let's get this little fella back in the water and we'll call it a day. Ciężar. Wypuść rybę. Czyli działamy tylko dla sportu. And that's it. In this lesson we've covered how to reel in a fish, how to manage your tension, and you've even bagged yourself a quality common carp. Tia, już widzę, jakie to będzie proste. Mówienie z podchodu, przynęta, wiele wędek. Czy my możemy sobie jakiś ten łowienie swobodne? Czekajcie. Lorraine. The Observatory. Dobrze, zróbmy to. Chociaż przydałoby się jeszcze wędki, przypony, przynęty. Start czas 7 minut. Długość dnia długie. Dynamiczna. Dobra, sprawdźmy no. Nigdzie to mogę wystartować. Ustawienia sesji. Zagraj tu. Miejsce teleportu. Lokalizacja stanowiska. W sumie no obojętne, gdzie staniemy. Może być tutaj. Czyli zaczniemy z tego miejsca, gdzie
jednak można, żeby się poruszać szybciej. Podstawa metoda zarzucania pomaga kontrolę nad zarzutem. To chcemy. Czekajcie, się rozłóżmy. Dwie wędki w ogóle. Okej. Okay. Wyposażenie. Co my tu mamy? Powierzchnia, muł, tanięcie, ochotka. Weźmy sobie ten podstawowy zestaw. I teraz spróbujmy to zarzucić. Halo. A nie! Bo to nam zrobiło, ej. A dupa. Mamy muł. W ogóle tu widać jakieś bąbelki na tym? O, tu. Nie wiem, czy tak wyszliśmy na kamienny. Nie, poluzujmy najpierw, może z nią odpłynąć kawałek. Gdybyśmy tak... O, gdzie rybka? Gdzie rybka? Wędka poruszona. Zwińmy tą wędkę, znaczy tą. Nie chcę krótkiego rzutu. Tylko ja chciałam normalny rzut zrobić. O. Gdy to spadnie w ogóle? Ja nie wiem, ja w życiu nie byłam na rybach, tak swoją drogą. Możecie napisać w komentarzach, czy wy lubicie jeździć na ryby, czy lubicie łowić. O, możemy tak spróbować. Czy lubicie łowić ryby, czy jeździcie, czy byliście kiedykolwiek na rybach, czy lubicie jeść ryby, bo ja na przykład uwielbiam jeść. Moją ulubioną rybą jest łosoś. Tak swoją drogą. I... Po prostu ubóstwiam, ubóstwiam. Tam jest rybka po lewej. Była po prawej, jest po lewej. Nie, bo tak nie widać. Przytrzymaj, aby opuścić stanowisko. Anuluj. No, dajesz. I w drzewo. O. Tu będzie lepiej. Ja wam to mówię. Wstawimy sobie... Uwielbiam, tak jak mówię, uwielbiam jeść łososia. Uwielbiam jeść dorsza, pstrąga. Nie przepadam za karpiem, tak a propos tego. A propos tego pierwszego łowienia naszego.
Do tego trzeba mieć strasznie dużo cierpliwości, nie? O. O. Uciekła nam. Dajcie, dajcie. Dawaj ją, dawaj. Nie w chaszcze. No bo się zerwie. To nie takie proste. Spróbujmy może troszkę w tą stronę jednak rzucić. Nie w tą, czekajcie. Trochę bardziej. O. Na środek. Może bym rzuciła. Chociaż może. Coś nam tu zabrzęczało. Hamulec. Dobra. Czy tu coś nam się złapie w ogóle? Czy nie? Ale pierwsza się zahaczyła. To nie jest źle. Fajnie by było kiedyś iść spróbować, ale znając mojego skilla i moje szczęście, to pewnie bym skończyła z haczykiem w nodze, w butach, czy w czymkolwiek innym. Czekajcie, spróbujemy to rzucić tam. Nie tak. R. Dajesz. Tam nam plumkały rybki, to może się coś złapie. W ogóle mamy tu trzy wędki do wyboru. My ciśniemy tylko na jednej. Nie wiem, cię coś złowić. Chociaż spróbować. Nie wiem, czy bym się do tego nadawała, do łowienia ryb. Bo ja jestem osobą dosyć cierpliwą, ale nie wiem, czy aż tak. Tu trzeba na spokojnie, na cały dzień pojechać, zabawić się, wychillować. Jakiś dobry soczek, potem grilla, potem taką o, grillowaną rybkę, właśnie, własnoręcznie złowioną. Oczywiście by ją trzeba jeszcze oprawić, wypatroszyć w ogóle, no ale no, nie zawsze nadzieja, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to zrobić. Albo inaczej, może nie tyle chciał, ile ktoś, komu nie sprawiłoby to większego problemu. W ogóle słychać, nie wiem, czy wy to też słyszycie, że słychać te muchy w tle.
No halo. Się nie upieram, ale... Wiatr się wzmaga. I tam dalej jest ryba, nie? Czekajcie, gdybyśmy to rzucili tak całkiem daleko. No to też jest kamieniste. Nie, to zróbmy tak. Idźmy sobie stąd. Idźmy w inne miejsce. Tu, o. To na pewno jest kwestia miejsca. Teraz będą brały lepiej. Mam... dziwne prześwity, jak ona chodzi. Tylko jak chodzi na shifcie, jak chodzi normalnie, to ich nie ma. Dobra, rozłóż się. Wyposażenie. My byśmy chcieli... muł, powierzchnia... Dawaj na powierzchnię... I na robaczka. A co? Nie. Dawaj mi tu. Opa. Nice. O, okej. Nie mam pojęcia, jak się z takim spławikiem bawi. Zobaczymy. Yardów swoją drogą. No i teraz cierpliwości. Czy będzie tam w ogóle coś pływa w tamtym rejonie, bo nie widziałam, żeby tam coś plumkało. Swoją drogą mieliśmy dobrą przynętę na muł. Tamten haczyk, wiecie? Trzeba było się tym zająć. Tu w ogóle jakiś badyl pływa chyba. Mogę tak to trochę tu? Chyba trochę za blisko. Nie, tak to powinnam zrobić. Dobra, mój błąd, jeszcze raz. Wyposażenie. Zmienimy sobie jednak na ten. Może... gdzie to było? O! To może kół. To było... Nie kół. Może gdzieś tak bliżej. O, jesteśmy w mule. Czyli mamy dobry, teoretycznie teraz. Już nie jesteśmy w mule. Już jesteśmy w chaszczach. My chcemy do mułu. No. Jesteśmy w mule, dobra.
czekamy. Nie mogłabym tu coś wam opowiadać z moich podbojów łowieckich, ale naprawdę nigdy nie byłam na rybach. Nawet nigdy nie oglądałam, jak ktoś łowi. Kiedyś jako dziecko grałam w łowienie ryb. Pamiętam... O, jest! Pamiętam, że to było... To już? Zerwała się. Bo... To było jak... Jeszcze raz. To było jak... na jakiejś płycie, to było demo w ogóle. I tam się dało tylko jeden gatunek ryby łowić. I to było takie strasznie zabawne, ale też pamiętam, że trzeba się było mocno namęczyć, żeby to wyciągnąć z łódki. To w ogóle było takie... dużo bardziej rysunkowe, nie? Jak na tamte czasy. Kurczę, nie pamiętam, jak się gra nazywała. Ja sobie tak tu do was gadam, ale pewnie to trochę przyspiesza. Zwijanie, ej. Halo. Mamy coś. Mamy. Udało nam się. O. Ciężar. Niewielki. Płoć. Jej. Przełącz informacje. Przejdź do tablicy. Najlepszy gracze. Wypuść rybę. Spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Może troszeczkę teraz w tą stronę. A. Poluzujmy sobie. Dno mu listę. Świetnie. Czyli tak jak powinno być. Jeden dzień to jest jedna realna godzina. Także jeszcze mamy trochę czasu, zanim zajdzie słońce. Nie przyuważyłam, czy w tamtym miejscu coś plumka w ogóle. Tak to rzuciłam, wiecie. A teraz nawet się nie da rozejrzeć. Trochę szkoda. Troszeczkę nam się dno zmieniło. Jakiś samolot w oddali słychać, masakra. Tam. Może wiecie co? Ta gra byłaby fajna, jakby można było w międzyczasie z kimś pogadać. Tak na wychillowanie dla... dla amatorów łowienia ryb. Mm-hmm.
Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Złów. Jej! Ona już uśpiona, jak to ładnie pokazali. A. Czyli znowu złapaliśmy to samo. Dobra. Myślę, że tam sobie po drodze gdzieś coś wycięłam z tego łowienia, albo stajmlapsowałam, żebyście widzieli cały proces. Niemniej tym miłym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jakokolwiek pokazała wam to obraz tej gry. Jak dla mnie, no trzeba być pasjonatem łowienia ryb. To chyba jednak nie jest moja dziedzina, przynajmniej nie wirtualnie. Niemniej pewnie za jakiś czas jeszcze do niej wrócę, zobaczyć co słychać i zrobić drugie podejście i skończyć samouczek. Tymczasem cóż, żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya!